Wisła Kraków wygrywa z Siarką Tarnobrzeg 3-2, no ale dramaturgii w tym spotkaniu nie brakowało. W przeszłości Wisła Kraków odpadała w Pucharze Polski z drużynami z niższych klas rozgrywkowych. Teraz było również tego blisko. Chciałbym zapytać, z czego wynikała ta nerwowość Wisły Kraków po tej drugiej straconej bramce, bo Wisła wyszła na prowadzenie, później podwyższyła, ale ten wynik 2-0 okazał się być niebezpieczny. Z czego wynikała ta nerwowość w drugiej połowie? No tak, rzeczywiście. Wszystko wskazywało na to, zwłaszcza po początku drugiej połowy, że nic złego się tutaj wydarzyć nie może, że mamy pełną kontrolę, bo tak też było, wydaje mi się, czuć z boiska i pewnie też z boku. Co było wpływem? No, wydaje mi się, że jak zawsze, czyli błyskawicznie stracona bramka kontaktowa, która po bramce na 2-0 dla nas za chwileczkę padła, praktycznie w pierwszej akcji po wznowieniu. Więc to był pewnie taki cios mentalny. No nie, ciężko mi tak na gorąco wskazać jakieś konkretne rzeczy. No, byliśmy nastawieni, że ten mecz nie będzie łatwy, że będzie nerwowo. Scenariusz się ułożył tak, że wydawało się, że daliśmy sobie z tym radę. Jeśli miałbym szukać jeszcze jakichś powodów, pewnie no to gdzieś ten stan murawy, nie chcę, żeby to zabrzmiało jako wymówka, ale wydaje mi się, że wiele akcji z boku było widać, że wiele sytuacji rywala było sprokurowanych przez takie niepewne granie, nawet prostych podań, jeśli chodzi o ten stan murawy, który utrudniał nawet najprostsze zagrania. Ale tak jak mówię, to jest rzecz, której absolutnie nie chcę traktować jako wymówkę i jak to się mówi, murawa i wojsko jest takie samo dla obu drużyn, ale wydaje mi się, że w normalnych warunkach, zwłaszcza po bramce na 2-0, nic takiego by się nie wydarzyło. Wisła Kraków w pierwszej połowie było widać, że Siarki nie zlekceważyła. Natomiast czy po tej drugiej bramce nie odniósł Pan takiego wrażenia, że wkradło się jakieś takie rozluźnienie w szeregach Wisły Kraków, że może nawet tak podświadomie Wisła Kraków lekko Siarkę zlekceważyła i uznała, że to spotkanie być może jest już zamknięte? Jak wyglądało to z Pana perspektywy? Znaczy domyślam się, że tak wiele osób może do tego podejść, może to ocenić. No zawsze do takich wniosków gdzieś na początku się dochodzi po meczach z przeciwnikami z niższej klasy, kiedy ten mecz jest wyrównany lub nie potoczył się tak jak pomyśli tego wyżej notowanego przeciwnika, ale wydaje mi się, że w tym przypadku ciężko też o tym mówić, no bo tak mówiłem wcześniej, ta bramka padła zaraz w pierwszej akcji po objęciu dwubramkowego prowadzenia, więc nie można ocenić naszej postawy w dłuższym wymiarze, no bo tak jak mówię, no nie było momentu, w którym można by ocenić naszą grę, naszą koncentrację po bramce na 2-0 jako bardziej nerwową czy lekceważącą, tylko no wydaje mi się, że koronkowa akcja przeciwnika, która mimo tego, że zaczęła się od dłuższego podania, trochę wydaje mi się takiego na oślep, no to później potoczyła się tak, że czapki z głów, jeśli chodzi o to, co dalej się wydarzyło pod naszą bramką, więc nie wiem na gorąco, czy można mówić o rozluźnieniu i lekceważeniu, kiedy traci się bramkę po prostu po pierwszej akcji, zaraz po objęciu dwubramkowego prowadzenia, no bo tak jak mówię, nie był to na tyle długi okres gry, żeby oceniać naszą postawę jako lekceważącą. Później do tego jeszcze doszła gra w dziesiątkę. Wisła Kraków no w ostatnim czasie już tych czerwonych kartek nie otrzymywała, ale te demony, można rzec, wróciły. Czy to doświadczenie w grze w dziesiątkę z początku tego sezonu troszeczkę pomogło w tym, aby otrząsnąć się w końcówce, aby uwierzyć, że pomimo tego, że graczy jednego mniej, to jesteście w stanie jeszcze wyciągnąć z tego awans do kolejnej rundy? No rzeczywiście, troszkę sytuacja już się uspokoiła, że tak powiem. Mieliśmy wrażenie w poprzednich meczach, że już nie, troszeczkę zapomnieliśmy o tym i wydawało się, że pożegnaliśmy te, tak pan powiedział, demony. No ale cóż, no po raz kolejny musieliśmy się z tym zmierzyć i pewnie miało jakiś wpływ na to, że to w cudzysłowie, trochę pół żartem, pół serio, doświadczenie, które zbieraliśmy grając z niedowadze,
jednego zawodnika zbieraliśmy w poprzednich meczach, no też często zwracaliśmy na to uwagę, że wcale gra w jednego mniej to nie jest wyrok i wiele jest przypadków, wiele jest przykładów, kiedy ta drużyna, która grała jednego mniej, nawiązuje walkę i co najmniej nie traci bramki, a są przypadki, kiedy ją strzela, więc więc tak, no mieliśmy pewnie w głowach, że tym razem uda nam się i musimy zrobić wszystko, żeby mimo tego, jak to bywało w przeszłości, co najmniej tej bramki nie stracić, tak powiedziałem, a liczyliśmy też, wydaje mi się, podświadomie na to, że jakaś sytuacja może się przytrafić. Wiadomo, że kreować troszkę jest ciężej, grając jednego mniej. Zwłaszcza w takich warunkach, jeśli chodzi o Murawę, bo z przodu było też widać, że nie jest łatwo, jeśli chodzi o te krótkie podania, zwłaszcza po ziemi. Ale są też stałe fragmenty, które często są kluczem w takich sytuacjach, kiedy gra się jednego mniej i ja liczyłem po cichu, że taki moment też będzie w meczu, kiedy jeszcze tych kilka stałych fragmentów będzie i może się uda i z taką wiarą szedłem też w pole karne, więc cieszę się bardzo, że tak też było. Właśnie, odnośnie tej Murawy, bo można było odnieść wrażenie, że na samym początku przede wszystkim meczu miał Pan pewne problemy z tym, aby celnie wyprowadzić piłkę, stąd brało się też dużo strat Wisły Kraków. Czy to właśnie kwestia tej Murawy, czy wynikało to jednak z czegoś innego, bo Siarka mogła stworzyć sobie trochę więcej sytuacji właśnie po tych stratach? Wydaje mi się, że głównie tak. No, oczywiście Siarka wyszła też zmotywowana, wyszła wysokim pressingiem, wiedzieli, dla nich z całym szacunkiem to też był mecz inny niż zwykle, więc wiedzieli, że wyszli podwójnie zmotywowani, bardzo, bardzo energiczni, ale ten pressing często w pierwszych minutach ich skuteczny właśnie wynikał z tego, że czasami ciężko jest wyjść spod pressingu krótkimi podaniami, które uskutecznialiśmy w poprzednich meczach, kiedy nie ma do tego warunków, więc oni wiedzieli, że ta agresywność może im przynieść korzyści, no bo ciężko będzie nam Wiśle grającej tak w piłkę spod tego pressingu wyjść. I taki mieli pomysł. Wydaje mi się, że pierwsze minuty dlatego tak wyglądały, ale później przejęliśmy kontrolę. Wydaje mi się, tam po 5-10 minucie już graliśmy to, co chcieliśmy i zepchnęliśmy Siarkę całkowicie do defensywy. Więc tak tą pierwszą połowę mogę podsumować. Później trafił Pan do siatki, ta bramka okazała się być zwycięska. Co Pan poczuł po tym trafieniu? Czy bardziej radość z tego, że prawdopodobnie udało się Wiśle Kraków właśnie Panu zagwarantować awans do kolejnej rundy, czy jednak ulgę? No bo wielu mówiło, że akurat awans Wisły Kraków do kolejnej rundy z Siarką Tarnobrzeg to obowiązek. Jedno i drugie oczywiście. No, z każdej bramki się cieszę absolutnie. Przede wszystkim takich, które coś namacalnie dają, czyli mówię o takich jak właśnie dzisiaj, czy wcześniej właśnie z Trnawą, no bo to są fajne momenty dla zawodników, nie ma co ukrywać. A jeśli chodzi o moje odczucia, no to radość z tego, że udało się uniknąć, co by nie mówić, tej kompromitacji, bo pewnie tak wiele osób by o tym mówiło. Ulga rzeczywiście, że mamy ten awans do kolejnej rundy i tą pozytywną serię podtrzymujemy tych zwycięstw, no bo to też liga ligą, ale serie zwycięstw się liczą też jeśli chodzi o mecze pucharowe. Morale drużyny też są ważne, a takie zwycięstwo na pewno, jeśli nie zbuduje ich jeszcze bardziej, to co najmniej podtrzyma, a to jest też ważne, no bo wiemy dalej, jak ważne mecze nas czekają w lidze i każdy inny wynik dzisiaj niż nasze zwycięstwo. Pewnie byli znowu tą pewność siebie i tak wcześniej wspominałem, te morale podkopał i one by spadły, więc wracając do pytania, tym bardziej się z tej bramki cieszę, bo wiem, że w długim terminie, długoterminowo ona wiele drużynie może dać i nie mówiąc tylko o awansie, ale tak powiedziałem wcześniej, o tych moralach drużyny. Tej radości jednak nie było widać w Pana Cieszynce. W tych ostatnich meczach, gdy też Pan trafił do siatki, to nie było u Pana właśnie w tej celebracji zbyt dużo radości. Z czego to wynika? Z czego wynika taka, powiedzmy, autorska cieszynka? No tak.
Co mogę powiedzieć? No wydaje mi się, że z okoliczności po prostu jest trochę tak, że te bramki padają w takich specyficznych momentach. Czy ta pierwsza z Trnawą w takim momencie, kiedy ja sobie postanowiłem, że też chcę wielu osobom coś udowodnić. I to się udało, dlatego też przesadnie założyłem sobie, że nie będę tego świętował. Dzisiaj akurat, no to z tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli tego, jak ten mecz się układał, tego mimo wszystko, że wszyscy zakładali, że powinniśmy ten mecz wygrać i musimy ten mecz wygrać i ja też czułem z murawy, że powinno to lepiej wyglądać i że spełniliśmy troszkę taką swoją powinność, więc nie chciałem jakoś nie wiadomo jak celebrować tej bramki, no tak jak powiedziałem wcześniej. Zrobiliśmy to, co musieliśmy i mimo tego, że przyniosła ona ulgę, no to jednak, tak powiedziałem, krótko mówiąc, nie wypadało chyba jakoś specjalnie tego pokazywać. Kibice Wisły Kraków wspierali Was dzisiaj za, tak na dobrą sprawę, stadionu. Część kibiców też pojawiło się na sektorze gospodarzy. Wielokrotnie wypowiadał się Pan na temat tej całej sytuacji. Natomiast czy odnosi Pan takie wrażenie, że mówi się o tym nieco więcej i jest to taka nadzieja na lepsze jutro, jeśli chodzi o tą sprawę? No tak, mały plusik jest taki, że rzeczywiście troszkę więcej się o tym rozmawia, troszkę więcej osób się w to angażuje, czy to dziennikarzy, czy ludzi, którzy mają jakiś większy wpływ na opinię publiczną i rzeczywiście jest to mały plusik, ale będę to podkreślał cały czas, liczymy na reakcję osób, które realnie mogą to zmienić, no bo może się powtarzam, ale w tym temacie ciężko się nie powtarzać, no jest to absurdalne, co się dzieje. I mam wrażenie, że nawet coraz bardziej śmieszne lub czasem nawet żałosne, jeśli chodzi o te komunikaty klubów i kolejne powody, które tam są wypisywane, często nawet ostatnio chyba nawet bez powodów, tylko oficjalnie przyznają się niektóre kluby, jaki jest ten powód, więc jestem zdania, jak pewnie wiele osób zrzeszonych wokół Wisły, że jest to absurdalna sytuacja i liczymy na działanie, no bo są jakieś przepisy licencyjne, są jakieś ramy i normy, w których wszystkie kluby zgodziły się funkcjonować, biorąc udział w rozgrywkach Pucharu Pierwszej Ligi Ekstraklasy. Proszę sobie wpisać dowolne rozgrywki, więc każdy, biorąc udział w tych rozgrywkach, zgodził się na pewne warunki, a takim warunkiem jest również przyjmowanie kibiców, gości. A nie robienie remontów toalet, dróg, kołowrotków, etc., więc apeluję i liczymy na działanie osób, które mogą coś z tym zrobić, osób decyzyjnych, czy w Polskim Związku Piłki Nożnej, czy w działaczach zajmujących się pierwszą ligą. Nie wiem, no wydaje mi się, że najwyższy czas nad tym się mocniej pochylić i znaleźć jakieś rozwiązanie.